homo sovieticus. Mami od faszyzmu po antysemityzm. Skłonności, które się właśnie jakoś konstytuują w ramach tej wspólnoty narodowej i kulturowej, i rozluźnianie jej. Rozluźnianie właśnie miało pomóc, bo ten straszliwy gorset, no po pierwsze mógł eksplodować jakimś paroksyzmem urzeczywistnionych, najczarniejszych snów o Polsce, prawda, tych środowisk, które Polskę transformowały, a powtórę, no, miał stanowić główną przeszkodę w osiągnięciu tej formy nowoczesności, którą wyobrażano sobie właśnie w postaci takiego, no, dość naiwnie religijnie wyobrażonego indywidualizmu, prawda, w której ten chór niepowiązanych żadnymi zobowiązaniami innymi od pragnienia wzbogacenia się indywiduów miał się konstytuować w jakiś doskonały chór grający harmonijny koncert, w którym miejsce znajdą i ci o głosach najsłabszych i najbrzydszych, i że to wszystko się jakoś tak pięknie podzieli. No to oczywiście był absurd. No, skutki tego polityczne miały też takie bardzo spektakularne przejawy. Po pierwsze, w ogóle na przykład uważano, w co dzisiaj aż trudno uwierzyć, że ruch związkowy jest przeszkodą, prawda? Że może być przeszkodą. Wszyscy to pamiętamy. Mówiło się, ach, to jest kłopot, prawda? My chcemy wolnego rynku, a ta Solidarność jako związek brana jest kłopotem. Raz, dwa, trzy, cztery. Uprzejmie informuję, że do środy, czwartek, 18.09. już zapłacimy. Zawstydzającym. No po pierwsze, dlatego, że myślenie o Solidarności skutkowało nieuchronnie rodzeniem się nie najlepszych myśli o tych, którzy Solidarność myślili, by niszczyli, czyli o komunistach, którzy mieli zostać przyjęci do wspólnoty po, powiedziałbym, pośpiesznym dość oczyszczeniu ich z odpowiedzialności za, no, koszmar, który zgotowali Polsce, polskiej ekonomii, polskiej kulturze, prawda? No a po trzecie, dlatego, że uważano z wielu powodów ten bagaż ideowy Solidarności za niepasujący do nowoczesności, tak jak ją sobie wyobraża, prawda? Był on jakiś taki kłopotliwie katolicki, religiancki, wspólnotowy właśnie. No i właśnie wspólnotowy. No i tu się to koło domyka, prawda? Znaczy, w związku z tym, no jak pamiętamy, no bardzo wybitni przedstawiciele tego wielkiego ruchu, no, wydarzenia, o którym słusznie wielu intelektualistów dość światowej rangi mówi, że to była jedna z najważniejszych rzeczy, jaka wydarzyła się w drugiej połowie XX wieku w Europie, prawda? To wielcy przedstawiciele polscy tego ruchu przepraszali za Solidarność, prawda? Przepraszali za rzecz tak żenującą i kłopotliwą, które jeszcze co gorsze uważali, że brali udział, w modzie było pozbywanie się legitymacji Solidarności. No, lata 90. pod tym względem były, co trudno dzisiaj sobie nawet przypomnieć, ale były rzeczywiście nacechowane niezwykłym, chętnie podkreślanym dystansem. Pamiętam nasze środowisko, jeszcze wtedy nie noszące nazwy Teologia Polityczna, w 2000 roku zorganizowało w Polskiej Akademii Nauk taką konferencję o Solidarności. I pamiętam zdumione twarze profesorów starszego od nas pokolenia, którzy przyszli na tę konferencję właściwie z wypisanym na twarzy pytaniem, po co się tym zajmować, prawda? Czy to w ogóle jest tu cokolwiek ciekawego? No wydarzyła się taka historia w zasadzie. Aż trudno uwierzyć, to był zaledwie 2000 rok, nie tak dawno, prawda? Rozmawiamy trochę cały czas trzymając się tego kontekstu politycznego, a tymczasem ten najnowszy numer Teologii Politycznej, no... Oj. Traktuje Solidarność, miłosierdzie znacznie szerzej, tutaj zwłaszcza myślę sobie o miłosierdziu, no, kategoria zdecydowanie bardziej religijna, duchowa, bardziej odnosząca się też do takich relacji międzyludzkich, bardzo bezpośrednich, ale także, no, wiąże się to po prostu ze zbawieniem człowieka. Tymczasem też miłosierdzie dzisiaj bywa, no, interpretowane politycznie i odnoszę czasem wrażenie, że ono jest tak naprawdę sprowadzane do czegoś takiego sentymentalnego, do czegoś,
co można by nawet określić mianem litości. Tymczasem właśnie chyba wymaga to też odkłamywania. A to bardzo ciekawa myśl. Tak, rzeczywiście. Oczywiście miłosierdzie jest, należy do takiego repertuaru, jeśli oczywiście zostanie obrane z tego religijnego kontekstu, do kategorii takich słów, które mają albo w ironicznej wersji dochodzić czy jakiejś takiej, powiedziałbym, sentymentalnej słabości, prawda? Już to ewentualnie na przykład przeciwstawiona sprawiedliwości ma stanowić rodzaj takiej eksplikacji podważania racji znajdowanych w tradycji bądź w religii racji do podważania porządku politycznego, który jest na sprawiedliwości oparty. No wszyscy doskonale pamiętamy, tak, przecież miłosierdzie było znowu w tych latach 90., do których przychodzi nam wracać, było przecież traktowane jako główny argument uzasadniający brak lustracji, miało być dowodem, że brak lustracji jest bardziej chrześcijański od lustracji, co w ramach tego agonu, bo to jest bardziej katolicki. Uważany jest za jedną z ikon Kościoła katolickiego Ameryki Łacińskiej. Jako arcybiskup San Salwadoru angażował się na rzecz ludzi biednych i pozbawionych praw i właśnie za tę swoją postawę społeczną został zastrzelony w marcu 1980 roku przy ołtarzu, kto odprawił mszę świętą. Premier Indii wszelkimi siłami dąży do stworzenia z tego kraju państwa hinduistycznego. Jeśli wygra kolejne wybory, chrześcijan czekają naprawdę trudne czasy. Już teraz liczba prześladowań lawinowo rośnie. Wskazuje na to biskup Thomas Paul Same ze stanu Tamil Nadu. A gdyby nie były skrócone owe dni, a gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałoby żadne ciało, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Biblia mówi. Edukacja, media oraz budowa budynków sakralnych. Te dziedziny obejmie na Ukrainie seria projektów realizowanych przez papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Mają one na celu wsparcie działalności Kościoła w kraju, gdzie katolicy są zdecydowaną mniejszością. Do Kościoła katolickiego obu obrządków należy na Ukrainie zaledwie 10% mieszkańców. Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie obejmują edukację, wsparcie mediów katolickich, a także budowę i renowację obiektów sakralnych, jak podkreśla Magdalena Kaczmarek, koordynator projektów realizowanych na Ukrainie. Bardzo ważną pomocą jest formacja księży, formacja seminarzystów, ponieważ widzimy, że jest tutaj przyszłość w młodych ludziach, którzy garną się do tej pracy, a pracy tu na terenie Ukrainy w imię Pana Boga jest bardzo Biskupa pomocniczego jest decyzja Józefa Czwartaka. Ważnym aspektem tej pomocy jest jej trwałość i ciągłość. To jest dzieło godne uznania i na pewno ta trwałość, to też trzeba się podkreślić, że ta trwałość tej pomocy, która już tyle lat jest ciągle udzielana i tak hojnie, na pewno jest dla nas ogromną pomocą i wsparciem. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni też wszystkim tym dobrodziejom, którzy się przyczyniają z 25 krajów, byśmy mogli tutaj budować kościół i rzeczywiście rozwijać to dzieło Boże. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera Kościół katolicki na Ukrainie nieprzerwanie od roku 1991. Lwowa, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, pomocnika. Pod hasłem Kocham, więc jestem na Jasnej Górze odbyła się 80.
druga pielgrzymka środowisk akademickich. Studenci podjęli refleksję nad darem wolności w stulecie odzyskania niepodległości. Zastanawiali się także nad misją kobiety i mężczyzny we współczesnym świecie. Pielgrzymka akademicka jest jedyną, która nie została przerwana nawet w czasie wojny i która jest realizacją przyrzeczeń złożonych w 1936 roku. To jest taki dobry moment, żeby umocnić swoją wiarę i żeby trochę zbudować w sobie tą wiarę i żeby też głębiej wejść w to wszystko, co się dzieje w Kościele. Nie jestem sam, są ludzie, którzy tak samo odkryli Jezusa i w Jego wierzą i pragną żyć. Także na pewno to umacnia, kocham, więc jestem. Odwróćmy na chwilę to zdanie. Jeśli kocham, to czy ja jestem? Czy ja żyję? Czy służę? Czy myślę? Czy funkcjonuję? Jeśli nie kocham, akademicy przeszli w uroczyste procesji z archikatedry na Jasną Górę, modląc się o pokój na świecie. Pielgrzymka była w tym roku też okazją do wdzięczności za jubileusze wyższych uczelni. 100 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, UWiK Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Koszalińskiej. Dla Radia Watykańskiego Izabela Teraz, Radio Jasna Góra. Dlaczego te dwie... W Krakowie odbyły się uroczystości odpustowe ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Przeżywane były w duchu dziękczynienia za stulecie odzyskania niepodległości oraz za beatyfikację krakowskiej pielęgniarki i współpracownicy Karola Wojtyły, Hanny Chrzanowskiej. Zgodnie z tradycją sięgającą średniowiecza, uroczystości rozpoczęły się od procesji zbawy na skałkę. Tam, w miejscu męczeńskiej śmierci świętego Stanisława, liturgii przewodniczył kardynał Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej. Arcybiskup Stanisław Kondecki, przewodniczący Episkopatu Polski, omówił w świetle katolickiej nauki społecznej 8 głównych zasad, które rządzą demokracją. Prawdziwa demokracja domaga się przyjęcia z przekonaniem wartości inspirujących procedury demokratycznych, godności każdej osoby ludzkiej, poszanowania praw człowieka, uznania dobra wspólnego za cel i kryterium porządkujące życie polityczne. Jeśli nie ma generalnej jednomyślności co do tych wartości, zatraca się znaczenie demokracji, a jej stabilność staje pod znakiem zapytania. Arcybiskup Kondecki zachęcił też do dziękczynienia za odzyskanie niepodległości i tą modlitwę za ojczyznę. Aby była narzędziem czci i chwały Boga, dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna. Do aktualności Radia Unijnej oraz problematów bezpieczeństwa i obrony. Warszawa to tradycyjnie pierwszy cel oficjalnej zagranicznej wizyty Viktora Orbana jako premiera. W ubiegłym tygodniu lider Fideszu został zaprzysiężony na trzecią z rzędu kadencję szefa rządu. Przemawiając na forum węgierskiego parlamentu, mówił o konieczności zacieśnienia współpracy gospodarczej z Polską. Nasze stolice i miasta kaczują religię, bo koleją i w powietrzu pobieramy decyzje. Religie się tak, same religie się kaczują, mordują się. Będą musieli skasować religię jako Babilon Wielki, bo to ani nie są naśladowcy Chrystusa, ale tylko udają, że są naśladowcami Chrystusa. Który przygotował instytucjonalnego oraz polityki wizyjnej. Profesor Jarosław Piotr, że problematyczne rozszerzenie Unii Europejskiej pozostawy zagadnienie to właśnie temu zagadnieniu poświęcone będzie przyjaciel Władimir Putin. Jesteśmy przyjaciółmi od lat. Tym zdaniem podzielił się przewodniczący Komisji Europejskiej rządu w wywiadzie dla holenderskiego internetowego portalu. Twierdził on, że musimy jako Europa utrzymać kontakty z krajem jego przyjaciela Putina i skończyć z zimnowojenną retoryką. Przyznam, że postawa i wypowiedź Junckera nie współgra z oficjalną europejską polityką. Unia bowiem nakłada na Rosję biznesmenów i przyjaciół Putina sankcje, które związane są z aneksją Krymu. Krytykuje zaangażowanie Rosji w Syrii. Dość przypomnieć, że całkiem niedawno w odruchu Wielkiej Brytanii przewrót wybrał agenta rosyjskiego wywiadu Sergeja Skripala. Wiele krajów Unii Europejskiej wydaliło przewodniczącą rosyjską
niestety prowadzi wtem ciężka pytania Niemcy, Francja, Polska. Na terenie jednego z krajów członkowskich. W tym samym czasie o konieczności równego nawiązania kontaktu z Rosją, gdyż jest ona ważnym graczem. Już wcześniej było, że zazwyczaj lokatorzy dziękują i zarabiają do przejmowanych nieruchomości i nie rozumieją poczucia krzywdy, po którym mówili mieszkańcy. Nie rozumie poczucia krzywdy, bo żydówka nie rozumie poczucia krzywdy, rozumiesz? Oni w Boga Jahwe dawno nie wierzą, przejęli kabałę, przejęli bajki i apostoł Paweł powiedział, że Chrystusa przyjąć nie możecie, zdrowych nauk przyjąć nie możecie i jak świnia wpadacie do tych wymiocin z powrotem. No świnia to się tarza w błocie, poznali Chrystusa i znowu tarzają się w błocie. Poznali Chrystusa i znowu tarzają się w błocie. No czytaj 14 listów apostoła Pawła. To nie są takie zwykłe listy. To są listy ogromne, długie, wielkie, natchnione. Czytaj. Chociaż większość w Europie nie podziela jego zapału, Juncker jako szef Komisji Europejskiej dziwnie, ale konsekwentnie nawiązuje do połączonych przyjaciół. Jeśli w rzeczywistości działa według zasady, przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem, to nie wykluczone, że cała Komisja Europejska jest w przyjaznych relacjach z innym oficerem KGB, a jeśli tak, to powodem teatrzy w Parlamencie Europejskim pod sesji Strasburga. Nasz widać sankcji, wydalania rosyjskich ambasadorów, sprężenie tradycyjnej w Polsce, mówi Piotr Kędziorok, redaktor naczelny radiowego o solidarności energetycznej w Unii Europejskiej. A może podstaw leży w korytarzu ideologii? Będąc u nas w parlamencie, kreśląc wizję przyszłości Unii Europejskiej, Juncker, choć oficjalnie podaje się za HDK, nie przeczuł żadnego zastrzeżenia wobec wojów założycieli Unii Europejskiej. Zapomniał o tym Radzie Adenauerze. Robercie Szumanie, Alcik Renegansler skupił się wyłącznie na osobiście Aldzie Rosnery i jego przy widzeniach zawartych w manifestie Sven Totem. Gdy zapytał Junckera podczas posiedzenia naszej Izby Politycznej, czy jest on nastawiony komunistycznie, w tym roku chce reformować Unię, bardzo się poruszył. Zaklinał się, że nie jest komunistą. To śmieszne, że musi się w ogóle z tego tłumaczyć. Mimo zaklęć tych później potwierdził swój udział w obchodach w 200. rocznicy urodzin Karola Marksa, jednego z głównych ideologów komunizmu, obok Fryderyka Engelsa i Władimira Ilicza Lenina. Więcej, teraz Juncker przyjaźni się z obrońcą tego systemu, byłym oficerem KGB, Władimirem Putinem, czego nie omieszkał obwieścić Europie i świat. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Stanisława zaprzeczał ustalonym Radia Szczecin. Chodzi o agencję towarzyską o mieszkaniu posła Platformy Obywatelskiej. Kilka tysięcy osób przyrodziło w Krakowie, były to stoście w kuczci świętego Stanisława Petrowa. Miałem okazję kiedyś nieść relikwie świętego Floriana. Kontusz, buty, szatka, niedźwiedzia, szabelki. Marsze także w Warszawie oraz w Gdańsku poświęcone pamięci Witolda Pileckiego. Pamiętanie jest po prostu kryształowe. Nasz bohater. W magazynie najnowsze informacje w sprawie Polaków napadniętych przez imigrantów w Belgii oraz w sprawie zatrzymania opozycji w Moskwie, a tam demonstracje w obronie wolności internetu. Szczegóły już za chwilę, potem komentarze ekspertów. Rozpoczynamy wieczorne wydanie magazynu Północ Południe. Niedziela 16 maja. Piotr Wąż, zapraszam. Polskie Radio 24. Północ Południe. Poszukiwanych górników, których udało się odnaleźć w kopalni Zofiówka, nie żyje. Informację przekazała Jastrzębska Spółka Węglowa. Kopalni Zofiówka, Zofiówka. W zalewisku podczas wypompowywania wody.
Lekarz, który dokonał oględzin ciał, stwierdził zgon, poinformował Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jednego z pracowników udało się odnaleźć wczoraj wieczorem, drugiego natomiast dzisiaj. Ratownicy natrafili na ciała w zalewisku podczas wypompowywania wody. To z tego miejsca pochodziły sygnały radiowe z lamp górniczych, które ratownicy wcześniej namierzyli. Akcja nadal trwa. W dalszym ciągu poszukiwany jest ostatni z zaginionych. Ratownicy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Relacjonowała Joanna Opas z Radia Katowice. Pod ziemią pracuje wciąż 18 zastępów ratowników i wciąż, jak słyszeliśmy, trwają poszukiwania trzeciego zaginionego, ale nikt nie jest w stanie określić, kiedy to nastąpi, mówił Polskiemu Radiu 24 Konstanty Wolny ze Związku Zawodowego Ratowników Górniczych. Dokładnie, gdzie przebywa górnik, to jeszcze jedna wielka wiadomość. Miejsce tylko jest zakamienione co do kierunku, także tutaj musimy wszyscy zgodzić się w cierpliwość. W żadnym wypadku nie możemy nic określić co do terminu zakończenia. Akcję ratunkową wciąż komplikuje obecność wody w wyrobisku. Największym problemem jest mulda z wodą, to jest mulda w wyrobisku. Zbliżanie tej zwierciadła poziomu wody następuje bardzo powoli z uwagi na fakt, że stosowana jest pompa energetyczna. Ale nie jest taka konieczna woda na tej sypie. Informacyjny Polskiego Radia 24.
Nowoczesna to nie tylko Ryszard Petru mówi w Polskim Radiu 24 poseł tego ugrupowania i Wiesław Suchoń w polityce co tygodniowej audycji 7x24 rozmawiali m.in. o odejściu byłego lidera i założyciela partii. Poseł Suchoń podkreślał, że Nowoczesna od kilku miesięcy ma już nowe kierownictwo. Musimy sobie powiedzieć, ona na parlamentem w parlamencie jako reprezentowana programu Popyta, którzy posłowili, w jaki sposób prezentują ją Nowoczesną w mediach. Myślę, że dla każdego jest jasne i oczywiste, że Nowoczesna dzisiaj to już nie jest tylko wyłącznie szarka. Być może na początku rzeczywiście tak by było. Natomiast dzisiaj przewodniczącą jest Katarzyna Lubnauer, przewodniczącą klubu Kamila Śpichowicz. Senator Eugen Filipiewicz ma nadzieję, że sytuacja z Nowoczesnej ułoży się. Nowoczesna jest swój kłopot. Mogą Ryszard Petru założycielem tej partii, więc to jest pewien problem. Nie ma co tutaj ukrywać specjalnie. Jeżeli tworzymy koalicję, to zawsze lepiej, żeby koalicja nie miała takich problemów. Ale mam nadzieję, że to się wszystko jakoś ułoży, bo właśnie niewątpliwie sytuacja jest trudna. Nie wiadomo, Pawle Siewskiego, Prawa i Sprawiedliwości i decyzja Ryszarda Petru to koniec Nowoczesnej. Ryszard Petru, a teraz Ryszard Petru Nowoczesna miała sobie 5 minut. Myślę, że to się skończy tym, że Platforma w Tonie Nowoczesna. Póki był Ryszard Petru, byłego nie było wyrazisty. Być może mamy decyzję podnieść i czasem podnieść. Natomiast trzymał się jednak na dystansie, żeby powiedzieć Platformę Obywatelską. Tomasz Rzeszkowski z Kukiz 15 również nie wyobraża sobie funkcjonowania Nowoczesnej bez byłego lidera. Proszę sobie wyobrazić, że ruch Kukiz 15 to jest Paweł Kukizem. Proszę wyobrazić sobie Nowoczesną Ryszarda Petru, to jest Ryszarda Petru. Tak jak ludzie na partyku, ale to jest lat. Zarazem mówi, że ugrupowania stworzone wokół jednej osoby mogą mieć duże problemy po jej odejściu. My nie jesteśmy ugrupowania stworzone wokół jednego lidera. U nas lider się w ostatnim czasie zmieniał kilkukrotnie. Nie wiem, od Adela Boboka, czy Jana Szczepiewskiego, jak się w ostatnich pośmiertkach. Myślę, że rzeczywiście w jednym lidku nie ugrupowano, kiedy słabnie pozycja lidera. Czy to ruchu Kukiz 15, czy Nowoczesne mogą się pojawić i pojawiają się problemy, tak jak w przypadku Nowoczesnych. Przyszedł mi nieraz Ryszarda Petru, w tym tygodniu partię opuściły posłanki Joanna Szczerbiewicz i Joanna Schmidt. Na razie świata trójkę nie deklaruje, jakie będą jej dalsze losy polityczne, a do działań Zjednoczonej Opozycji i Zjednoczonej Prawicy powrócimy w drugiej części programu. Autorzy projektu nowej ustawy o ochronie zwierząt są gotowi na dyskusję w sprawie nadarzenia kodeksyjnych zapisów nowelizacji. Do zgłoszenia merytorycznych uwag na antenie Polskiego Radia 24 zachęcał sprawozdawca projektu Koło Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Kowalski. Dużo propozycji poprawek i mówią, one mają często na tej nowej dzień. Trzeba by było to zrobić już w trakcie procedowania. To są też niestety sprzeciwy wynikające z bardzo takich partykularnych interesów. Zrozumiałe po ludzku, ale nie do przyjęcia w tej społeczności. Krzysztof Kowalski podkreśla, że ustawa ma nie tylko poprawić losy zwierząt w Polsce, ale także życie ludzi mieszkających w pobliżu z parę zwierząt w podpokoju. Na przykład w wyniku uruchomienia emisji wzrost się zwierząt podatkowych. Co niższy jest system ekologiczny, który przede wszystkim psuje powietrze i powoduje wyrównianie się tych miejscowości. Propozycje zmian ustawy zakładają m.in. zakazy wykorzystywania zwierząt w cyrkach, trzymania psów na łańcuchach oraz hodowli zwierząt na futra. Nowelizacja zakłada także zmianę zasad do działalności schronisk dla zwierząt oraz ich finansowania. Pod projektem podpisał się prezes PiS Jarosław Kaczyński i zmiana popiera także część opozycji. Nie będzie już w Polsce żadnego rządu, który odważy się dotknąć programu 500+ i odejść od promowania rodziny. Powiedział wicepremier Renato Szydło podczas spotkania z mieszkańcami zakopanego. Wicepremier odpowiedział za sprawę społeczną, podkreślał, że program praktycznie zlikwidował biedę wśród dzieci. Na pewno musimy jeszcze jedną ważną rzecz. Bo tego problemu zaczyna się tam od dyskusja. I rodzina cała się właśnie tym centrum zainteresowania się Podczas
taka zniżka cena podpisana, a ta szczególna osoba powiedziała, że rząd jeszcze w tej kadencji zastosuje program minimalnej emerytury dla matek, które urodziły co najmniej 4 dzieci, nowelizacji lokalnych, a także uzupełnienia projektu dotarcia kultury lodowej i jej twórców. Wicepremier mówiła też o bardzo intensywnej pracy rządu w czasie przeprowadzanych reform i nie mówiła, że rząd musiał opanować wiele trudności. To zaznacza, że rząd dotrzymał danego słowa. To właśnie tam, 13 maja 1981 roku, wierni modlili się po zamachu na Jana Pawła II o ratunek dla Piotra Polaka i zobowiązali się wówczas, że jeśli Bóg go ochrani, to na tym miejscu zapobuje Kościół dziękczynienia. Burmistrz dla Zakopanego, szczegół do Roma, podkreśla, że dla miasta to powód do radości i dumy. To jest pierwsze po Fatimie Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej. No i jest w końcu takim miejscem, gdzie my wszyscy Polacy możemy się tu jednoczyć, wspólnie modlić o łaski dla naszej ojczyzny, dla naszych rodzin, dla siebie. W związku z tym jest to bardzo duże szczęście i radość dla Zakopanego. Dodaję szerzego czystego, a na to tą głośnienie przeszkód akcentuarium narodowym dokonał Krakowskiej Krakowski Racji Wysków Małek i Wraszewski. Kilka tysięcy osób wzięło udział w krakowskich uroczystościach w uczci świętego Stanisława Pawła na Polski. Wierni przeszli w tradycyjnej już procesji ze wzgórza Zawadowskiego do bazyliki ojców Paulinów na Ksance, gdzie odbył się uroczystość święta. A w nim wzięli udział przedstawiciele episkopatu i władz państwowych, w tym prezydent Andrzej Duda. Procesje w uczci świętego Stanisława odbywają się świętego od blisko 800 lat. Przenoszone są sztandary i relikwie świętych, w tym świętego Stanisława. Na czele procesji przeszli biskupi i księża, za nimi poczty sztandarowe mieszkańcy. Wielu wierzących założyło tradycyjne stroje krakowskie, stroje historyczne, ale mundury. Ja tutaj tej krakowskiej klądy miejską nie cieszę. Miałem okazję widzieć religijnego korzenia. Kontusz, buty, czapka, drzwi, szabelki. Podczas uroczystej mszy chodzi wielu przewodniczący konferencji episkopatorskiej arcybiskup Stanisław Gądecki. Mówił o znaczeniu demokracji i praworządności. Należy przestrzec przed lekceważeniem formalnych reguł. Są czymś więcej niż zewnętrzną formą. Są wyrazem wartości, jakie stanowią wolność i prawo. Metropolita Krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślał, że w tym roku uroczystości uczci świętego Stanisława były szczególne, bo zbiegały się ze stuleciem niepodległości Polski. Karasurówka, Polskie Radio. Święty Stanisław urodził się prawdopodobnie w 1030 roku, zasłynął jako kaznodzieja i misjonarz małopolski. Wtedy m.in. powstał na klasztorze benedyktyńskich. Jako biskup Krakowa badał się konflikt z Bolesławem Szczątem. Źródła tego konfliktu nie są jasne, zdecydowała anonimowa, że król oskarżył biskupa o zdradę. Wedle tradycyjnego już przekazu święty Stanisław miał upominać króla m.in. za nieodpowiednie traktowanie poddana. Bolesław Szczątem też wskazał świętego Stanisława na odcięcie członków, a legenda głosi, że szczątki świętego Stanisława zrosły się, co miało symbolizować zjednoczenie ojczyzny. Ulicami kilku polskich miast przeszły dziś marsze uczci lotnictwa Witolda Pileckiego. Tak było m.in. w Gdańsku, gdzie mieszkańcy chcieli uczcić jednego z największych bohaterów II wojny światowej. Przyszliśmy na Marsz Pileckiego, ponieważ często właśnie bierzemy takie uroczystości i tego, że to no, na pewno lepiej niż w szkole, dlatego że w szkole przez te kilka zasłowa tutaj możemy tak jakby wypocząć tą historię. Widzę, że jednak jest lepiej z tą świadomością, ale oczywiście to jest świetna okazja, by uświadomić jeszcze więcej polskich osób, jaką postacią był Witold Pilecki. Zainteresować się tematem, dla mnie najważniejszą wartością jest uwaga na trwałość, niezłomność Witolda Pileckiego. Ten człowiek się nigdy nie załamał, mimo że był pośród duchu solidaryzmu. Musimy tak żyć i tak postępować, aby móc tak jak robić Pilecki powiedzieć. Starałem się żyć tak, aby po godzinie śmierci nie przyjadę i cieszyć się zękać.
Piotrki Lecki był żołnierzem Armii Krajowej, który dobrowolnie trafił do Auschwitz, gdzie organizował ruch oporu i przygotował raport z obozu. Po wojnie tworzył w Polsce komórkę wywiadowczą informującą o działaniach sowieckich. Został złapany przez komunistów, którzy po torturach i pokazowym procesie skazali na karę śmierci. Wyrok na lotnictwo został wykonany w maju 1948 roku w więzieniu Podolski. Warszawski marsz odbył się z udziałem wicepremiera i ministra kultury profesora Piotra Glińskiego. Mówił, że Piotrki Lecki powinien być wskazany za wzór dla nowych pokoleń. Prawda o nich dla wielu prawa nie wygodna. Świat zachodni w jego świadectwa nie chciał wierzyć, a mimo tak wielkich zasług władze Polski Ludowe, posługując się fałszywymi zarzutami, wytoczyły mu polityczny proces i wymierzyły karę śmierci, pozbawiając życia majestacie stalinowskiego prawa. Po śmierci jego ciało, podobnie jak miało to miejsce w przypadku wielu innych polskich bohaterów, żołnierzy podziemia, zostało sprofanowane i ukryte w nieustalonym do dziś miejscu. Uczestnicy warszawskiego marszu pamięci lotnictwa Pileckiego podkreślali, że to postać się szczególnie warta przypomnienia. Wskazali na udział Pileckiego w wojnie polsko-bolszewickiej i bitwie warszawskiej oraz w wojnie odwołanej w 1939 roku. Dwa Polacy pobici przez grupę imigrantów. Do dochodzenia doszło w narodowskiej belgijskiej miejscowości Blankenberge. Doniesienia o pobiciu z trzech tygodni potwierdził rzecznik lokalnej policji, natomiast konsulat w Brukseli i nie ma informacji na ten temat. Kierownik Wydziału Konsulatowego Jacek Segrewski powiedział polskim radiu, że ani poszkodowani, ani ich rodziny nie skontaktowali się z konsulatem. Do pobicia doszło na rano, kiedy dwóch Polaków, pracowników jednej z firm portowych, założyło trzech migrantów, próbujących włamać się do przyczepy ciężarówki. Rzecznik policji z Blankenberge powiedział, że z tym problemem policjanci na morskich miejscowości zmagają się od wielu lat. Nielegalni migranci włamują się do ciężarówek stojących na parkingach przy autostradach i próbują później przedostać się do Wielkiej Brytanii. Z relacji rzecznika policji wynika, że Polacy próbowali nie dopuścić do włamania, ale po kilku minutach zostali zaatakowani przez migrantów i ciężko pobici. Polacy zostali przewiezieni do szpitala, nie było zagrożenia życia, a sprawcy pobicia są poszukiwani. Beata Kołańska, Polska. Ile będą poszukiwać? Ponad 2000 zwolenników opozycji demonstrowało w obronie internetu w Moskwie. Demonstracje w obronie wolności internetu zorganizowały ugrupowania opozycyjne, w tym Partia Narodowej Wolności i Front Lewicowy. Na prospekcie Szacharowa w centrum Moskwy zgromadzili się głównie młodzi ludzie. Część z nich wykrzykiwała antypodmiotkie hasła: Rosja jest Putina, Rosja będzie wolna i on nie jest dla nas carem. Najaktywniejszych uczestników protestu zatrzymała policja. Przeważający ze sceny lider Partii Narodowej Wolności Julian Łukasjanow zapowiedział, że protesty w obronie wolności internetu będą kontynuowane.